No co byś zrobiła, jakby, no powiedzmy, ktoś cię wynajmuje, skaczesz mi do szyi, zaczynasz mnie lizać po twarzy, w międzyczasie tak? Ktoś trzaska cztery zdjęcia, no nie mówiąc o kamerze, no ale powiedzmy, że trzaska zdjęcia. Jakkolwiek mnie zaśpiewała, to śpiewam lepiej od ciebie. Biedna kobieta przez jej ukochanego, żeby była jasność, syna, którego całe życie kochała i do domu dziecka nigdy nie oddała. No fakt, nie oddała mnie do domu dziecka, bo mnie kurwa na ulicy zostawiła. Pokaż swoją twarz, pokaż ile w sobie masz, kim naprawdę jesteś. To sam, nie mów mi, że kiedyś będę sam. Pokaż swoją twarz, swą prawdziwą twarz. Mogę sobie już wziąć kanapkę? Możesz obydwie, kochanie. Chcesz saczku? Już sobie wziąłem. Właśnie opowiadam Michałowi, że szybko zaczął. Michał zrobił mi kanapki. Cześć, Szefunciu. Cześć. Najpierw schowasz to. Co? Najpierw umówmy się w tym domu. Smoka. Najpierw mój tak, mąż zrobił schowasz mi to i to zdejmiesz. Hop. Nie no, ale... Zdejmujesz. Kurde, żeby była jasność. Żeby była jasność. No, tombra, ale to nie, tego prawie nie widać. Nie, tą bransoletkę też zdejmujesz, widać, oddajesz mnie. Nie, no to ja już ten... Dopóki tu jesteś, oddajesz. Ale no to jak będę tylko gdzieś tam ja na górę. Nie, naprawdę, ja to schowam do kieszeni. Przewodniczu, patrz, schowam do kieszeni. Umawiamy się. Dobra, ale tak. Nie. Myślę, że naszemu synkowi się spodoba do zabawy. Możesz mi dać? Radę. Kurde, to, ale to mnie rani, naprawdę, to mnie tak rani. Ale ja bez tego oddychać nie mogę. Bartek, prosiłem cię o to. Jeden fingielek. Nie. No, przecież będę jak ciota wyglądać, no bez tego, bez niczego. Ja cię kręcę. Bartek. No czuję się teraz naprawdę jak... Jeszcze łańcuch. Nie no, łańcuch, no chociaż to musi zostać. Zdejmij. No zdejmij łańcuch. Nie będzie autentyczny. Ale łańcuch. Ale łańcuch. Zdejmij łańcuch. Patrz, łańcucha nie widać. Ciszej. Zdejmij łańcuch. Małyszki. Łańcuszek. Ja pierdzę. Pokaż mi ten łańcuch. Ja sobie załatwię. Nie. Jaki się teraz taki bezimienny stary, ty beztwarzowy, no, około kilo 20 lżejszy, no. O, to nie musisz się odbudzać już. Michał także lubi biżuterię, ma jej więcej niż Marta. Ale założyć na siebie ponad kilogram złota to przesada. Szefie, jeden, ten skromny sygnecik. Ale trzeba będzie, dogadamy się, jak będę do Łodzi wyjeżdżał, to muszę lancę mieć chociaż, no kurde, no. No dobrze, tak będziesz wyjeżdżał do Łodzi. Chodź, weźmiemy CD. Ja cię kręcę, ograbili mnie. Witam serdecznie Michała Wiśniewskiego i wszystkich uczestników, zaczynamy spotkanie. I co dajemy na początek? Witamy, czy zapraszamy? Powitanko. Agata z Dębicy. Drogi Michale, chciałbym ci zadać kilka pytań. Jak się czujesz w nowym domu? Jak ci się w nim mieszka? Jak się czuje Marta i Ksawery? Czy mieszkanie w domu, gdzie na okrągło 24 godziny na dobę może być prawdziwym mieszkaniem, gdzie człowiek odpoczywa? Nie, nie może być. Często powstają w związku z tym sytuacje konfliktowe. Ale walczę. Ze sobą, z domownikami i ze wścibskimi operatorami. Pytanie od Ewy 19. Czy czujesz wielki żal do swojej matki? Trudne pytanie. W
Myślę, że żal minął. Rozgoryczenie pozostało. Temat uważam za zamknięty. Wkrótce okaże się, że temat matki wcale nie jest zamknięty. Zdjęcia Marty. Wiele pismo to zabiega. Dziś kolejna sesja zdjęciowa. Będziesz sobie teraz doczepiać włosy? Wiesz co, na razie mi się nie chce. Zrób sobie jeszcze tylko ten grejpfrutowy kolor. Gdzie są moje jeansy? Gdzie jest moja bluza? Ojej, ja tyle się nagrałam w kasynach. Tak jakbyś patrzyła w kamerę. Wychyl się jeszcze, troszkę wyżej na nogę, wyżej na nogę. O, właśnie, o! Marta, głowa prosto, o! Mama w Dzienniku Łódzkim jest. Co? Tak, co wielki jest? Artykuł. Stoi z gazetą, z naszym zdjęciem, opowiada jak nas obserwuje w programie. Zaczyna się nowy rozdział w życiu Marty. Żona Michała Wiśniewskiego zagra w serialu. Czy będzie to serial A. Na wspólnej, B. Przyjaciółki i rywalki, C. Kasia i Tomek. Jeśli znasz odpowiedź na to pytanie, wyślij SMS o treści A, B lub C pod numer 7222 lub zadzwoń 0700 383 010. Zwycięzca konkursu wyjedzie na atrakcyjną wycieczkę do Grecji lub Hiszpanii, ufundowaną przez Biuro Podróży El Greco.